Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby. Dzisiaj o zadymiarzach mówimy. Takich ludziach, którzy robią dymy. Tu o gazecie nawet i polskiej, i innej gazecie. Wspomniałyśmy o tym, że jeden brat sędzią, a drugi brat, proszę Państwa, pedofilem w Rumunii. No i potem, jakbyś to powiedziała, to jak kij w mrowisko moherom zaczną tworzyć podobne plotki. No ale to, co pierwsze, to była prawda. Z tym, że jeden brat z drugim nie ma nic wspólnego. Biblia mówi, że ojciec nie poniesie nieprawości synowskiej, ani syn ojcowski. Jeden brat może co innego robić, a drugi, jeżeli jest dorosłym człowiekiem, to wiadomo, że każdy za swoje rzeczy będzie odpowiadał. Aż dziwne, że ludzie, którzy chodzą do kościołów, nie mogą tego zrozumieć, co jest oczywiste, co jest pierwsze, co jest jasne, co pochodzi z Biblii. Dlaczego? Dlatego, że oni robią dymy, są zadymiarzami. Ich nie interesuje, co mówił świadek Jehowy, co mówiła siostra od świadków Jehowy, co mówili świadkowie Jehowy, tylko u nich ważne jest, jak wyglądała, czy była piękna, czy brzydka. No, brzydka miała krzywe nogi, to nie daj Boże, to większe dymy. Także wiecie Państwo, cały czas tak było i cały czas tak jest, bo i te tytuły, i zaszczyty oni sobie dalej odbierają, i podawanie rąk, i tytułowanie się, i kłanianie się, to wszystko jest, jak Państwo pójdą do kościoła, to w takiej czy innej formie, proszę Państwa, to wszystko jest. Także proszę wziąć tutaj tą Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, dalej czytamy, dalej. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra. 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, zamykacie bowiem królestwo niebios przed ludźmi, sami bowiem nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. No bo ci, którzy chcieli mieć zaszczyty dla siebie, że się mieli tytułować i podawać między sobą ręce, prawda? No to tego nie chcieli święci, świadkowie Jehowy, słudzy Jehowy, słudzy Jahwe. Natomiast słudzy diabła, no to żyją w plugastwie, w zaszczytach, w złocie dosłownym, w pieniądzach, w przywilejach. No jakby Litka szła, ale to nie ona, bo to za szczupła. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusza, obłudnicy, przemierzacie bowiem morze i suchy ląd, bo to wiecie Państwo, te sekty się tak przemieszczały z lądu na ląd i skąd te sekty tutaj przyszły, skąd kult kobiety się wziął, Matki Boskiej, a to już on był w roku 531 się pojawił, słowo, tytuł Teotokos, królowa nieba, Matka Boża, królowa nieba. Skąd się to wzięło? No właśnie. Biada wam, ślepi przewodnicy, bo oni mówią, że widzą to, więc Jezus powiedział, ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście. No bo to, co Jezus Chrystus pokazywał, co mówił, co głosił, to przecież oni dobrze to rozumieli, tylko udawali, że nie, czyli że byli ślepi i głusi naprawdę, serce nieszczere, język przewrotny, bo to usta takie krzywe, gumowe. No, proszę Państwa, istna mieszanka, tutaj teraz XXI wieku, cygano, żydo, dziado, gadów, mieszanka. Mieszanka. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy mówicie, jeśli ktoś przysięga na świątynię, jest to niczym, a jeśli ktoś przysięga na złoto świątyni, ten ma zobowiązanie. Głupi i ślepi, co właściwie jest większe, złoto czy świątynia, która to złoto uświęciła? Bo to wiecie Państwo, u Żydów wszystkie te elementy, przecież świątynia była zbudowana z czegoś, prawda? One coś symbolizowały, one coś przedstawiały. Natomiast tutaj, jak już tej świątyni żydowskiej nie ma, bo przez Rzymian w roku 70 była zburzona, to są tylko elementy bałwochwalcze. Ludzie to całują, dosłownie noszą, prawda? Teraz, szczególnie na wiosnę, to będzie widoczne. Ludzie to dosłownie całują, dosłownie krzyż czczą.
A tu chodzi o formę duchową, że praktycznie to ten pal, na którym był rozwieszony Jezus, to nikt nie miał go czcić, bo chodziło tutaj o samo to, że Jezus oddał doskonałe życie jako baranek Boży na okup, a nie o pal, a nie o krzyż, a nie o materię, a nie o przedmiot, bo to byłoby bałwochwalstwo. Słuchaj. Ale podczas ceremonii zaprzysiężenia chcieli przeprowadzić protest, który uznano za zbyt radykalny, żeby im te jakby prawo do wykonywania zawodu parlamentarzysty przyznać i zostali po prostu relegowani z parlamentu. Przyznać właśnie, bo a propos protestu trzeba przyznać, że te środki, które wybrali, były rzeczywiście bardzo radykalne. Jest skrajne, bo oni przypominali to poszli na zwarcie, jak to się mówi kolokwialnie. Tak, poszli na zwarcie, okrywali się takimi flagami z hasłem Hong Kong, nie jak i my. Niektórzy przekręcali całe określenie Chińska Republika, czy Republika Chińska na takie obraźliwe słowa wobec Chińczyków. No to nie było dobrze rozumiane. To wiadomo było, że nie poprowadzi donikąd do żadnego miejsca, w którym będzie przestrzeń na negocjacje. Więc ten protest był od początku naznaczony przegraną. Doprowadziło to do tego, że owszem, o uczestnikach tego demokratycznego ruchu mówiono dużo, ale nie do końca dobrze. Więc nie można się było utożsamić z takim jednoznacznym przekazem nienawiści. Chińczykowi o to chodziło. I tylko mógł się cieszyć w tym momencie. To samo usunięcie z parlamentu nie było aż tak kluczowe, jak to, żeby zniechęcić do tych młodych, do ich protestu, do ich takiej drastycznej formy wypowiedzi. Jakby protest sam się zjadł w tym momencie. I to naprawdę kilkanaście tygodni temu. Jesteśmy teraz w nowym momencie. 1 lipca będzie zaprzysiężenie. To jest właśnie dzień dla Hongkongu. 20 lat po przekazaniu od władz Wielkiej Brytanii. No i ma przyjechać główny szef, czyli prezydent Xi Jinping, przewodniczący Xi Jinping, który do Hongkongu przyjedzie namaścić nową panią gubernator. No właśnie, tutaj w ogóle rola Pekinu jest kluczowa. Pytanie, w jaki sposób Xi Jinping będzie chciał rozgrywać te dalsze relacje z Hongkongiem. On się wydaje takim przywódcą, który dba przede wszystkim o jedność Chińskiej Republiki Ludowej. Wielokrotnie o tym mówił, wielokrotnie to hasło powtarzał. No i wydaje się, że też kilka akcji Pekinu wobec Hongkongu, jak choćby wobec tych słynnych Także widzicie Państwo, że u Pana Boga można wyglądać nawet brzydko, bo człowiek się ładny, rodzi brzydki, mówi ładnie, mówi pięknie, mówi brzydko, ale ważne jest, że on chce się nauczyć języka prawdy, żeby nie kłamać, żeby chcieć poznawać prawdę, udoskonalać się, bo ludzie są niedoskonali. Od Adama i Ewy ludzie stawali się coraz bardziej niedoskonali, a teraz przez Jezusa Chrystusa, drugiego Adama, ludzie stają się coraz bardziej doskonali i to nie jest łatwe, gdy człowiek jest aż tak bardzo niedoskonały. Także proszę Państwa, chęci się liczą, a nie to, żeby robić dymy, a że ta krzywa, a że ta ślepa, a że ta kulawa. Państwo zobaczą, że w Ameryce to dawno się ludzie jakoś tak z tym uporali, że nawet i Murzyn mógł zostać prezydentem, że ludzie mają większe prawa jak tu w Polsce, wszyscy mają właściwie różne prawa, a tylko zależy, kto sobie jakie bogactwo wypracuje i co sobie w życiu zarobi. A tutaj łaskę pod kościołem dają w Caritasie, salcesony pulchną pod kościołami, salcesony pulchną pod Caritasem, proszę Państwa, wszędzie, kto ma księdza w rodzie, tego wina nie ubodzi. Oczywiście księdza rzymsko-łacińskiego, oczywiście, że księdza rzymsko-katolickiego, bo tutaj jest system rzymsko-katolicki, rzymsko-łaciński w Europie, euro. Widzimy nad uniwersamem ogromny blok, tam było kiedyś napisane Media Market, a teraz napisane euro. No i to euro, jak ciebie przejrzy, twoją rodzinę, wszystkie twoje pesele, no to chcą ci tak wejść za skórę, żebyś potem już nie mogła. No ja wiem, może kredytu spłacić. Na lichwę.